Na program zaprasza Computronic Business, dostawca serwerów Computronic Pro Server z procesorami Intel Xeon. Tutaj sprzed hotelu Gołębieski w Karpaczu zapraszamy Państwa na rozmowę o nowych biznesach, o nowym biznesie pana Tadeusza i o jego życiu, bo życie i biznes w przypadku tej osoby splata się w przedziwny, bardzo interesujący sposób. Zapraszamy Państwa na kolejny odcinek programu Polscy Milionerzy. Panie Tadeuszu, Pan też zaprosi może? Tak, bardzo proszę, zapraszam oczywiście i do hotelu również zapraszam. Do wszystkich hoteli zapraszam. Wszystkich. Od razu biznes, prawda? Nie można nic zrobić bez jakiegoś małego interesu. Proszę Państwa, jesteśmy właśnie przed hotelem Gołębiewski, nowym hotelem właśnie powstającym w Karpaczu. Za nami helikopter, bo helikopter i ten hotel to symbole pana Tadeusza Gołębiewskiego. Lubi Pan latać helikopterem? Tak, bardzo lubię latać i zresztą jest taka konieczność, żebym latał, bo bym nie wydążył jeździć samochodem do wszystkich swoich firm. No właśnie, bo pan ma biznes w Mikołajkach, w Wiśle, w Karpaczu, no i w Białymstoku. I jak to wszystko połączyć? I w Radzyminie. Właśnie można to połączyć, tym bardziej, że dzieci mi pomagają w tym wszystkim. Co prawda jeszcze nieśmiało, ale zaczynają pomagać. Ale ten helikopter jest ważnym elementem pana biznesu i takim, jak mówię, symbolem pana firmy i pana osoby. Myślę, że to była konieczność. Gdybym miał mniej o 20 lat, to może bym jeździł wszędzie samochodami. Teraz doszedłem do wniosku, że jednak muszę helikopterem. No ale chyba trochę pan ryzykuje, bo ten helikopter to jest chyba jeden z najbardziej niebezpiecznych pomysłów na przemieszczanie się w Polsce i w ogóle. Myślę, że całe życie jest niebezpieczne i trzeba się z tym liczyć i ja nie zwracam na to uwagi. Myślę, że w ogóle nie czuję tego, że gdzieś tam jest jakieś niebezpieczeństwo, a tym bardziej w helikopterze. Panie Tadeuszu, ale ten hotel to jest chyba największe, najpiękniejsze pana dziecko. Myślę, że najpiękniejszy według mnie i według rzeczoznawców, według projektantów i okolicznych mieszkańców również też. Ale panie Tadeuszu, to jest przy okazji największy hotel w Polsce. Tak wychodzi, ale nie miałem takiej ambicji, jak już mówiłem. Żeby czyli przypadkiem panu wyszedł taki duży? Nie, to z racji tej, że taki duży wyszedł, że trzeba było spełnić ten program i te wymagania, jakie postawili ci władze miasta. A teraz jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie będą baseny. To jest pomieszczenie, olbrzymia hala. Ile tu basenów się zmieści? Basenów tutaj będzie 9 razem, o różnej wielkości i różnym przeznaczeniu. I co jeszcze? Jakie jeszcze atrakcje, poza tymi, które już znamy z innych pana hoteli, będą mogli klienci tutaj odnaleźć? Na basenach to właśnie te, co we wszystkich hotelach. Poza tym, no wiadomo, jak we wszystkich hotelach, dyskoteka, gry, zabawy, lodowisko będzie, strzelnica będzie. Panie Tadeuszu, no wydaje mi się tutaj podstawową sprawą, podstawową trudnością, jeśli chodzi o budowanie takiego hotelu, jest później odbiór poszczególnych elementów i wykonanie wszystkiego zgodnie ze wszystkimi normami. Czy jak pan to jest w stanie tutaj opanować, no, samemu zawiadując tak wielką inwestycją? No nie zawiaduję sam, są inżynierowie, którzy tutaj pomagają mi. Oczywiście z odbiorami nie powinniśmy mieć większych problemów, chyba że ktoś się będzie chciał bardzo czepiać, bo spełnione są wszystkie normy, jakie zostały nakreślone w projektach. Rzeczywiście widać tutaj, że to jest wszystko nie za 5 zł. Wystrój, marmury, granity, to są rzeczy rzeczywiście no, bardzo kapitałochłonne. Bardzo i na tym mi bardzo zależało. Chodziło o to, żeby zrobić coś, co by służyło kilkadziesiąt lat, jak również żeby się ludziom podobało, żeby było piękne. Rzeczywiście to jest dosyć bogate, ale myślę, że i w Polsce też możemy pozwolić sobie na takie prace, takie wykończenia, że nie możemy taką mizernotę robić. No tak, ale wiem, że tutaj w Karpaczu panu bardzo kibicują, natomiast w Zakopanem nie cierpią pana, nienawidzą pana. Za chwileczkę odbierze pan im chleb, zazdroszczą tej wielkiej inwestycji. To niech oni też się starają i niech zrobią taką inwestycję, bo Polska ma dobry klimat, ma dużo zieleni, piękną przyrodę i myślę, że
będą zagraniczni goście przyjeżdżać do Polski właśnie. Ale też słyszałem, że banki mają panu trochę za złe to, że pan tak luksusowo wybudował, tak? Tak, no ale z tego powodu mają za złe, że zbyt dużo pieniędzy wydałem, że powinienem trochę oszczędniej to robić, no ale to się nie da. Jak się chce dobrze, to trzeba i bogato. Proszę Państwa, cały czas trwa tutaj budowa, stąd zmiany oświetlenia, stąd hałasy. No ale tylko widzowie naszego programu mogą przyjrzeć się temu hotelowi jeszcze przed wielkim otwarciem, jeszcze troszeczkę zza kulis. Panie Tadeuszu, no tu jest taka przestrzeń, że niezły kongres jakiejś partii mógłby się odbyć. Inne są inne przestrzenie na kongres. To jest restauracja. Zobaczymy, to jest restauracja, ona ma słupy i tutaj nie byłoby wygodne dla uczestników kongresu. No, może ktoś za słupem by się wtedy schował, może to by było dla niego wygodne. Dla niektórych partii tak. No właśnie, a jakie specjały pan tutaj planuje dla swoich gości? Czy jakieś specjalne kuchnie, pomysły kulinarne? Tak, ale to jest przyszłość i będą to robili specjaliści lepsi ode mnie dużo i nie chcę się mądrzyć na ten temat, ale mają zrobić tak, że goście będą chętnie przyjeżdżać. No, to jest podstawa. Rozumiem, że kucharz, szczególnie w takim miejscu kucharz, jest tutaj kluczową osobą i zatrudnienie jego jest przedmiotem pana specjalnej uwagi. Tak, kucharz, który by chciał gotować dobrze, smacznie i pilnował, żeby wszystko było ze świeżych surowców. Proszę Państwa, to może jest apel do wszystkich kucharzy, że jeszcze tutaj tego gospodarza nie ma i może za chwilę warto by było takiego tutaj znaleźć. Myślę, że jutro będzie, że zgłoszą się kucharze, bo już wiem, że są chętni. Proszę Państwa, czasu jest absolutnie bardzo mało. Ten program, jak będzie emitowany, to jest ostatni moment, żeby starać się wokół tej sprawy zakręcić. Panie Tadeuszu, co specjalnego wymyślił Pan w tej restauracji? Co tutaj jest takiego, co Pana zdaniem jest tym hitem? Hitem będzie cały wystrój. Wystrój, który będzie tutaj dokonywany przez pół roku. W tej chwili ta sala jest surowa. Nie ma żyrandoli, nie ma wystroju, ale już jest pewien zarys jej właściwie jej takiej specjalności. Jak pan otwierał swój pierwszy hotel, wyobrażał sobie pan, że kiedyś będzie pan miał taką restaurację? Nie, nigdy sobie nie wyobrażałem, nawet rok temu sobie nie wyobrażałem. Nie, rok temu może tak, ale przed budową tego hotelu to właśnie nie wyobrażałem sobie, że mogę mieć restaurację na 1500 osób. A co się zmieniło? Co spowodowało, że nagle jest pan w stanie coś takiego, taki imponujący obiekt, taką restaurację zbudować? Wszędzie w świecie budują takie restauracje i takie hotele. U nas w Polsce dążono do tego, żeby były małe, skromne, takie bardzo no, takie przytulne hotele, może tak. Natomiast nie budowano z rozmachem hotele, chyba że to była jakaś firma zagraniczna jak Hilton lub Sheraton. Czyli nagle w Polsce stało się normalnie, i pan to po prostu wykorzystuje. Pomyślałem sobie, że skoro oni potrafią zrobić, to dlaczego my, Polacy, nie możemy zrobić takich rzeczy, jakie robią za granicą. Ma pan świetną markę, wziął pan po prostu kredyt z banku, który umożliwił sfinansowanie tej inwestycji i już. Tak, z kilku banków wziąłem kredyt. Tym bardziej, że oni chętnie mi ten kredyt oferowali. Teraz w tej chwili już mówią, że może dosyć. No, ale to wielki sukces, że tak łatwo panu z tym kredytem poszło. Ja się nie dziwię osobiście, bo rzeczywiście marka i hotelu w Wiśle i w Mikołajkach jest bardzo silna i przyciąga turystów. No, więc może wybierzmy się do tej sali kongresowej, gdzie te kongresy partii będą się odbywały. Tak, bardzo chętnie. Jeszcze o kredytach, jeśli mam powiedzieć, to oni chętnie dawali ten kredyt, dlatego że wszystko wzięli w zastaw. Wszystko, co tylko mam. No niech pan nie żartuje. Czyli wziął pan taki kredyt, że wszystko jest w tej chwili pod zastaw banku. Jest, tak, tak. Nawet samochody, wszystkie hotele, cała fabryka, dom, wszystko. Widzicie państwo? To nie jest tak prosto być milionerem. Trzymamy kciuki za pana, panie Tadeuszu. Jeśli się uda, będę szczęśliwy. Jeśli się nie uda, no to trudno. O matko. Większe tragedie ludzie przeżywają niż to prawda. Bankructwo. Swoich bliskich tracą. To jest tragedia. Bankructwo to tylko takie jakieś niewygodna sprawa. Ale tego helikoptera będzie szkoda, co? Tak, ale przyzwyczaję się do chodzenia też. Na zdrowie wyjdzie. No właśnie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Idźmy do tej sali kongresowej. Aha.
No to jest chyba największa sala kongresowa, którą tu pan ma w tym hotelu. To jedna z dwóch największych, druga jest podobna. W jednej sali będą odbywały się obrady. Druga sala może służyć jako sala wystawowa. Lub odwrotnie, może to być sala balowa. Już taki mały kongres z partii Palikota, a nawet duży, spokojnie mógłby się odbyć. 5000 osób może tutaj zmieścić. Bo na razie tylu nie ma. Nie ma, no to poczekamy, może będzie. To jak Palikot troszeczkę obrośnie w piórka, wtedy pana Tadeusza tutaj może zrobić sobie konferencję. Panie Tadeuszu, właśnie, jakie plany? Czyli rozumiem, że kongresy, wielkie zgromadzenia, to trochę takie miejsce jak w zamku, tylko że ten zamek jest bardzo nowoczesny. No właśnie, tak jak w zamku. Myślę, że taka potrzeba w Polsce istniała, żeby były takie sale, takie pomieszczenia przygotowane. To jest bardzo dużo sal, 38 sal różnych, o różnej wielkości. Ale czuje pan takie ciśnienie, takie zapotrzebowanie w innych państwa hotelach? Ależ tak, bez przerwy, a tu szczególnie ja właściwie w tej chwili z Niemiec już mam, do końca zarezerwowanych, ale są zapytania w przyszłym roku na 18 kongresów, konferencji takich dużych. To bardzo niebezpiecznie, że pan nam tego wywiadu udziela, bo zaraz inni, którzy chcą zainwestować te 200-300 milionów, już podejmą ten pomysł i za chwilę takich sal i pięknych hoteli powstanie więcej. Ja jestem otwarty i chętnie im to pokażę i jeszcze coś podpowiem. Oczywiście nie jestem jakimś doradcą, ale chętnie pokażę. Program zaprosił Komputronik Biznes, dostawca serwerów Komputronik ProServer z procesorami Intel Xeon.